Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z The Crew 2. Dzisiaj opowiem Wam moje wrażenia z jazdy samochodem w tej najnowszej grze wyścigowej. Jeśli podoba Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapę w górę, żebym wiedział, żeby robić takich filmów więcej. Więc jak się jeździ tak naprawdę samochodami? Czy jest duża różnica w stosunku do The Crew 1, w którym sterowanie było takie sobie, te samochody nieraz zachowywały się dziwnie i... Niektórzy mówili, że za mocno driftują, inni mówili, że są za mocno przyczepne, jeszcze inni mówili, że są za szybkie i tego typu rzeczy. Dla mnie przede wszystkim te samochody w The Crew 1 sterowały się zbyt sztucznie. Zatapiały się koła na przykład pod ziemię delikatnie w niektórych miejscach i to mnie strasznie denerwowało. W The Crew 2 jest lepiej pod tym względem. Samochody sterują się nie tak samo, lecz trochę podobnie. Też delikatnie tak driftują, ale odczucie z jazdy jest przyjemniejsze też ze względu na to, że się je lepiej prowadzi te samochody, ale też dlatego, bo efekt prędkości jest dużo fajniej zrobiony. Może opowiem Wam na przykładzie, jak jeździłem sobie dwoma samochodami w The Crew 2. Pierwszym samochodem był to Mustang i była to wersja raczej stokowa. Tak mi się wydaje, nie instalowałem tam jakiegoś specjalnego tuningu. No i jeździłem nim sobie przez dłuższy czas. Powiem Wam, że było całkiem przyjemnie. Przede wszystkim też zwróciło moją uwagę to, że są inne dźwięki samochodu, że jak samochód pierdzi, to jest takie takie naprawdę duże pierdnięcie, no nie? I to jest spoko. Co do samej jazdy, no właśnie, było po prostu w porządku. Jakoś nie rzuciło mi się to w oczy, czy tam w odczucia, że samochód jakoś do dupy się prowadzi, czy jest jakoś strasznie. Chociaż nie jest to też tak, że te samochody prowadzą się bardzo przyjemnie, jak powiedzmy w Fordzie Horizon 3. Dla mnie w tej grze samochody prowadzą się świetnie i bardzo lubię ten styl. Ktoś, kto sobie odpali The Crew 2, tak jak wygraliście sobie powiedzmy w pierwszą część, nie mieliście Forzy, albo żadnej takiej symulacyjnej gry i lubicie gry arcade'owe tak jak ja, to odnajdziecie się w tej grze, odnajdziecie się w The Crew 2, bo jest przyjemnie, jest po prostu okej. Okay. Jak dla mnie, jak takiego konesera gier wyścigowych arcade'owych, czegoś tam jeszcze brakuje, mogliby coś tam jeszcze dodać do tego sterowania. Moim drugim samochodem był Koenigsegg Agera R, czyli taki już naprawdę z wysokiej półki samochód. Dostałem jakieś milion dolarów w tej grze od twórców podczas pokazów i mogłem sobie go kupić. Mogłem właściwie kupić sobie jeszcze motocykl albo jakiś inny samochód, albo innych kilka samochodów, ale wybrałem tego Koenigsegga, żeby zobaczyć ten największy efekt prędkości, najszybszy, żeby osiągnąć powiedzmy 400 km na godzinę. I wielką frajdę sprawia to, jak ten samochód się rozpędza, jak jedziemy już powiedzmy te 300 km na godzinę, 320, 350 i dobijamy do tych 400. Jest po prostu fantastycznie, bo to wszystko się dookoła super rozmywa dokładnie, albo bardzo podobnie jak właśnie w Forzie Horizon 3. Z tym, że w The Crew 2 mamy ogromny świat i możemy sobie pojechać gdzie nam się podoba w Stanach Zjednoczonych, więc... Pod tym względem eksploracja świata samochodem, który lubimy najbardziej, na który musimy dużo czasu zarabiać, bo są bardzo drogie te auta, jest dużo przyjemniejsza niż w Forzie Horizon 3, więc pod tym względem The Crew rządzi, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Ale same takie odczucie z jazdy autem, samo w sobie, takie wiecie, fizyka jazdy i tak dalej, no dla mnie jest troszeczkę zagadkowa. Musiałbym naprawdę bardzo dużo czasu pojeździć w The Crew, a powiem szczerze, więcej czasu chyba spędziłem na lataniu samolotem i na pływaniu motorówkami różnymi, niż na samej jeździe samochodem, co jest bardzo ciekawe. No ale takie opcje dostarcza nam najnowsza gra wyścigowa, skupiająca się nie tylko na samochodach, tylko też na samolotach, na łodziach. Moim zdaniem to jest ciekawy krok, bo będziemy mieli zupełnie inną grę wyścigową niż reszta, więc zobaczymy jak będzie nam się w nią grało już jak gra wyjdzie online niedługo. Tak czy inaczej, jest ok, jest po prostu w porządku jeśli chodzi o prowadzenie samochodów, chociaż mogłoby być troszeczkę lepiej pod kilkoma względami. Zobaczymy jak samochody będą się prowadzić w tych różnych rodzajach tuningu, wersjach torowych, wersjach jakichś wyczynowych, nie wiadomo jeszcze jakie będą te dokładnie tuningi. A jeśli wiadomo, to napiszcie w komentarzach i czekam na Wasze opinie również w komentarzach. Także trzymajcie się, do następnego odcinka, pa pa.